Komisja rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia miasta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i zmianami do tej ustawy przekazuje opinię w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łomży za 2012 rok z uzasadnieniem wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. Jednocześnie komisja stwierdza, że zostały spełnione wymogi artykułu 18a ustęp 2 wyżej wymienionej ustawy, a wniosek w sprawie udzielenia absolutorium został przyjęty w wyniku głosowania 3 głosami za przy braku głosów przeciwnych i 3 wstrzymujących. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Łomży za 2012 rok. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Łomży w składzie: Elżbieta Rabczyńska, przewodnicząca komisji, Bernadeta Krynicka, zastępca przewodniczącej komisji, Hanka Gałązka, członek, Andrzej Grzymała, członek, Jan Jarota, członek, Henryk Piekarski, członek. Działając na podstawie artykułu 18a ustęp 2 punkt 4, artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i zmianami, przedkłada Radzie Miejskiej Łomży wniosek następujący. Paragraf pierwszy. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej Łomży pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łomży za 2012 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Łomża za 2012 rok. Paragraf 2. Uzasadnieniem wniosku jest opinia Komisji Rewizyjnej stanowiąca załącznik do wniosku. Paragraf 3. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół Łomży. Proszę Państwa, na komisji rewizyjnej członkowie komisji łącznie ze mną bardzo szczegółowo analizowali sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe w postaci bilansu, rachunku zysków i strat. I proszę Państwa, absolutorium jest to instytucja, do której komisja rewizyjna nie może mieć żadnych zastrzeżeń w zakresie danych liczbowych. I tak jest u nas w sprawozdaniu finansowym, w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna nie ma żadnych zastrzeżeń, ponieważ dane liczbowe, inaczej mówiąc słupki, zgadzają się. Niemniej jednak na posiedzeniu komisji osobiście przedstawiłam dla pana prezydenta, który był obecny, że mamy zastrzeżenia w zakresie nieracjonalnego wydatkowania środków finansowych, a konkretnie. Proszę Państwa, i chciałabym Państwa poinformować, ponieważ te swoje zastrzeżenia zaprezentowałam w opinii. Opinie wszyscy radni otrzymali, ale niezależnie od tego chciałabym podkreślić to, co było na komisji rewizyjnej, że sprawozdanie z wykonania budżetu mogłoby wyglądać troszeczkę inaczej i ten deficyt mógłby być niższy. A mianowicie uważam, że niepotrzebny był wzrost zatrudnienia od momentu i sukcesywnie zwiększający się co roku w Urzędzie Miasta, ponieważ na dzień 30 listopada 2012 roku zatrudnionych było 213 pracowników oprócz 10 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, a na dzień 30 listopada 2010 roku zatrudnionych było 194 osoby oprócz 11 osób w ramach robót publicznych. Mówię tutaj, może powiecie Państwo niepotrzebnie, o stanie zatrudnienia
na 30 listopada 2010 roku. Ale jeżeli pracownicy są zatrudnieni, to następnie generują koszty i tak było w 2012 roku. Proszę Państwa, kolejna sprawa. Muszę też o tym powiedzieć, że uważam, że jest przerost zatrudnienia na stanowiskach radców prawnych. 4 radców w Urzędzie Miasta plus kancelaria prawna plus aplikant można było zaoszczędzić w granicach 52 tysięcy złotych. Trzecia sprawa. Wypłacenie w 2012 roku nagród z okazji 3 maja i 11 listopada 2012 roku na kwotę 348 110 zł. Pan prezydent może powiedzieć, no przecież zobowiązuje mnie umowa, regulamin wynagradzania. Owszem, regulamin został wprowadzony przez poprzednika, przez pana prezydenta Brzezińskiego w czerwcu 2009 roku, ale jest prezydent obecny, który dał nam pewną nadzieję, że będzie oszczędnie gospodarował środkami finansowymi w naszym mieście od momentu objęcia swojego urzędu. Widzę, że tak się nie stało. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to jest wydatki na zadania obce, nie własne. Uważam, że można było zaoszczędzić. Trudno przekazywać dla Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Informatyki 200 tysięcy i brać na to kredyt. No, któż by w gospodarstwie domowym sobie na to pozwolił? Miałam tutaj uwagi również do policji. Szkoda, że nie ma pani Głaszewskiej. Straży pożarnej, szpitala, organizowanie gościńca Łomżyńskiego, 72 400 zł. I według moich obliczeń to jest kwota, którą można było zaoszczędzić 1 436 170 zł. Mało tego, proszę Państwa, pan prezydent w 2012 roku podjął działania w zakresie wprowadzenia podwyżek dla pracowników od 1 stycznia 2013 roku. Uważam, że to jest również działanie, którego można by było się nie podejmować, bo gdybyśmy zapytali pracowników, czy zechcieliby podwyżki bądź te nagrody, dla mnie to jest kuriozum, z okazji 3 maja, 11 listopada, to można każdy dzień w roku, który jest świętem, wprowadzić i taki podać motyw, przyczynę wypłacenia nagrody. Więc uważam, że to było nieracjonalne działanie i trudno, żeby ten deficyt był zmniejszany, skoro po prostu wydajemy pieniądze z takich okazji. I najbardziej tutaj mam za złe, jak dowiedziałam się, że od 1 stycznia w tego roku wprowadzone zostały podwyżki. A żeby to zrobić, to trzeba było już pracować wcześniej, z pół roku wcześniej, żeby przygotować się do takich podwyżek. Żadne to jest tłumaczenie, że w ramach inflacji żyjemy w kryzysie, nikogo nie stać, żadnej instytucji, która gospodaruje środkami publicznymi na podwyżki. Po prostu nie ma pieniędzy. Trudno brać kredyty, żeby pracownikom podwyższać wynagrodzenia, a gdybyśmy zapytali, że w ramach programu oszczędnościowego obcinamy pracę, płacę o 15 załóżmy procent, co by pracownicy powiedzieli? By powiedzieli na pewno, że chcieliby pracować i po prostu mieć płace, które otrzymują, bo tak naprawdę nie zależy nam na tym, żeby ludzi zwalniać, bo znamy sytuację, jesteśmy również pracownikami, natomiast podwyższanie wynagrodzenia to jest bardzo źle. I jeszcze jak jestem przy wynagrodzeniu, proszę Państwa, prezydent wprowadził zarządzenie 13 maja 2013 roku, które obowiązuje od 1 czerwca 2013 roku. Więc pytam pana prezydenta, na jakiej podstawie pan wprowadził wynagrodzenia, podwyższając je od stycznia? I muszę się tutaj poskarżyć jeszcze do rady, członków rady, że w 2012 roku, proszę Państwa, na 11 posiedzeń, które się odbyły, komisji rewizyjnej, pan prezydent udział swój okazał tylko w jednym, a mianowicie 16 maja 2012 roku. Dziękuję za uwagę.